jestem reżyserem horroru, który nazywa się Lekcja się skończyła. No i ogólnie horror opowiada o pewnej dziewczynie, którą będzie grała Magda. Więc tak, to jest taka dziewczyna dosyć wredna, taka, której raczej nikt nie lubi, taka dosyć bitchy, że tak powiem. Osoba, która po prostu wywyższa się trochę nad innymi i przez to jest odosobniona od innych osób. I pewnego razu, jak sobie siedzi w szkole, prawdopodobnie dzień jak co dzień, zdarza się taka sytuacja, że trafia do świata alternatywnego, coś takiego jak limbo. Jest to świat zupełnie inny niż ten, w którym my normalnie żyjemy. Jest to świat mroczny, straszny, gdzie na każdym rogu, za każdym rogiem czyha niebezpieczeństwo, prawdopodobnie, bo nie wiemy do końca, co to jest. Przedstawiamy to, czego nie widać. Widz ma sobie sam wyobrazić, co tak naprawdę czeka tuż za rogiem. I właśnie chcemy ograniczyć się, żeby jak najmniej było widać, a jak największy nacisk położyć na wyobraźnię widza. Alternatywny świat chcemy przedstawić jako taką noc, ciemność, w której takim przewodnikiem jest światło i to światło też nie ma jakiegoś silnego strumienia, no bo jest to tylko lampka z telefonu i to ona wskazuje tą drogę i dzięki niej po prostu można zobaczyć to, co otacza, to, co jest na wprost, no i samą przemieszczającą się bohaterkę. I ogólnie rzecz jest taka, że wyobraźnia jest najgorszą rzeczą, którą ma człowiek, można tak powiedzieć, bo człowiek, jeżeli na przykład słyszy jakiś dźwięk, a nie może zobaczyć czegoś w ciemności czy w czarnym ekranie, no to tak naprawdę no nie wie, co to jest i różne rzeczy mogą się wyobrażać i myślę, że to jest właśnie wyobraźnia, to jest taka najstraszniejsza rzecz, że no robi różne takie figle, że po prostu szybciej bije serce, bo nie wie, czy to jest jakiś potwór na przykład, czy to jest jakiś duch, czy to... Magda ma dobry styl, bo Magda ubiera się w ciemne kolory. Magda ma czarne włosy i tak mi osobiście pasowało to do charakteru tej postaci, tej głównej bohaterki. Jak mnie pierwszy raz zobaczyła Asia na zajęciach, to się nie ma. No tak, mamy jeszcze drugiego bohatera, którym jest Mikołaj. Mikołaj ma taką sylwetkę, która trochę przypomina manekina. Mikołaj może stać w bezruchu, a i tak to będzie gra i telefon mi ten. Mikołaj może stać w bezruchu i tak to będzie gra aktorska, no bo jednak manekin jest to przedmiot, który się nie rusza. A jednak chcemy tak jakby tchnąć w życie w ten manekin, który jest tutaj głównym powodem właśnie tego tak jakby strachu.